Teraz sprawdzam. Zmieniałem wynik na 34 do 20. Dalej na prowadzeniu Seahawks. Jednak wykorzystał, można powiedzieć, to chyba uśpienie lekkie w defensywie Seahawks. Jak wiemy, wysokie prowadzenie zawsze wprowadza lekką dekoncentrację u zawodników, która zazwyczaj jest wykorzystywana, ta dekoncentracja jest wykorzystywana przez zawodników, którzy są w deficycie punktowym. A tymczasem próba podwyższenia za jeden punkt. Kopie zwinnie w Schreiber. I podwyższenie zaliczone, także 34 do 21. Dalej na prowadzeniu Seahawks, ale teraz to formacją specjalnych, drużyną, która piłkę będzie wykopywać, będą zawodnicy z Węgina. Także mecz ma 4 kwarty. Widzimy, że w żadnym momencie żadna drużyna nie może zdejmować nogi z gazu, żeby utrzymać wynik, jaki może mają, nawet jeśli są na prowadzeniu. Ale jeśli są na prowadzeniu, nie powinni zdejmować nogi z gazu, by dalej straszyć przeciwnika akcjami punktowymi. No ale zobaczymy, jak teraz powrócą z piłką zawodnicy Seahawks po wykopie. Schreiber wykopuje piłkę, krótko na prawą stronę, zawodnika w rękach jednego z odbierających Seahawks. Bardzo ładnie utrzymał się mimo ataku jednego z zawodników formacji specjalnej Steelers, zawodnik Seahawks. Bardzo ładnie utrzymał się przy piłce. Rafał Zapadka, jeśli dobrze moje oczy widzą, on był tym zawodnikiem, który teraz tę piłkę odebrał i przy której się utrzymał. I od pierwszej próby w ofensywie Seahawks Gdynia. 10 lat do przejścia znajdują się jeszcze na własnej połowie. Mówię jeszcze, bo to wszystko zawsze może się bardzo szybko zmienić. 35 lat własnej połowy. Na pewno defensywa Steelers jest teraz bardzo zmotywowana do tego, żeby tę piłkę zawodnikom Seahawks odebrać, ale jak wiemy, zdobyty touchdown przez Steelers może być sygnałem dla Seahawks, który spowoduje, że i oni zaraz znajdą się na tablicy wyników. Tym razem krótkie podanie do ogona. Zbliża się do znacznika, który by zbliżył Seahawks do zdobycia pierwszej próby. Tak jak widzimy, 1 yard do zdobycia przez Seahawks, żeby rozpocząć od pierwszej próby. Tymczasem druga próba. Krizem przy piłce. Podanie na lewą stronę do Marcina Brumy. Bardzo ładnie Marcin Bruma teraz się uchronił przed zawodników Steelers. Zdobywa pierwszą próbę. I od pierwszej próby znów ofensywa Seahawks. Znajdują się już na połowie przeciwnika. Krizem przy piłce. Podanie do Patryka Kordysia. Patryk Kordyś. Zdobywca touchdownu, który zmienia nam wynik na 40 do 21 dla Seahawks. Teraz nastąpi podwyższenie, które może jeszcze zwiększyć przewagę punktową Seahawks nad zagłębiem Steelers. Można się pokusić o stwierdzenie, że Seahawks odpłacili Steelersom pięknym za nadobne w tej akcji ofensywnej, a tymczasem podwyższenie. Jest ono udane, także 20-punktowe prowadzenie Seahawks. That's not a good guess.
na boisku po raz kolejny formacje specjalne. Także oprócz formacji specjalnej jakaś siatka po wodzie, siatkę po wodzie przywiało ze stanowiska gości, ale będziemy chyba grali mimo tej siatki na boisku, nie będzie ona nam przeszkadzać. Teraz dłuższe kopnięcie Macieja Siemaczki. I przy piłce zawodnik Sylwestra jest bardzo ładnie zatrzymywał. Teraz kolejny polorajd. Ale jeszcze pojawia się flaga na boisku, chyba zbyt dużo emocji włożył w to zatrzymywanie zawodnik z numerem 2. Po zakończeniu akcji, niesportowe zachowanie Seahawks numer 2. 15 yardów kary z miejsca zakończenia. Pierwsza próba. Tak jak Państwo słyszeli, niestety w polskim futbolu zabronione jest zbytne okazywanie emocji, także zaczepianie zawodników po wykonywanych akcjach. Zabronione jest tak zwany trash talking, taunting, czy same cieszynki. I tutaj właśnie taka kara odgwizdana na niekorzyść Seahawks, a na korzyść Steelers. Pierwsza próba 10 punktów do przejścia. Michał Kolek. Oddanie do zawodnika z numerem 28 Kamil Piwowary. Nacz spany przez 4 defensorów. Zostaną cofnięci Steelers w tej akcji ofensywnej, ale widzieliśmy, że jeszcze na boisku pojawiła się żółta flaga. Przewinienie osobiste, pociągnięcie za kropkę kasku Seahawks numer 2. Z poprzedniego miejsca 15 yardów. Pierwsza próba. O, także skuteczna akcja defensywna zakończyła się tak naprawdę skuteczną ofensywą ze strony tutaj skuteczną ofensywą ze strony Steelers. Nieprzepisowe zagranie zbliża Steelers do wejścia na połowę przeciwnika. Znajdują się teraz na 50 yardzie. I pierwsza próba. 10 yardów do przejścia. Kołek przy piłce. Podanie na lewą stronę do zawodnika z numerem 31. Przeleciało jednak to podanie. Widzimy, że silne ramię posiada Michał Kołek, rozgrywając Steelers. Jednak można powiedzieć, że za silne, ale na boisku znajduje się po raz kolejny żółta flaga. I tu było przewinienie ze strony ofensywy tym razem. Niedozwolone użycie dłoni. 57 Steelers. 10 yardów kary. Pierwsza próba. Maciej Wróbel, który dopuścił się przewinienia. Także będziemy mieli powtórzenie próby, ale dużo większy dystans do zdobycia przez drużynę gości. 20 yardów, by znów rozpocząć od pierwszej próby. Ale na to wszystko mają 4 próby. Michał Kolek, oddanie do Piwowara. Ten wbiega, można powiedzieć, w defensywę Seahawks. Nie udaje się zdobyć zbyt dużej ilości jadów. Widzimy tutaj zbiega z boiska Michał Garbowski. Jakaś kontuzja. Życzymy oczywiście Michałowi Garbowskiemu, żeby nie było to nic poważnego. Ale widzieliśmy bardzo, bardzo przytomne zachowanie zawodnika. Zauważył, że, poczuł, że nie jest zdatny do gry, od razu zbiegł na linię boczną. Zasygnalizował zmianę. Także tutaj wypadałyby brawa dla Michała Garbowskiego. 2 minuty do końca pierwszej połowy. 2 minuty do końca. Zazwyczaj to w tym czasie sprawdzane są właśnie umiejętności rozgrywających. Czy pomimo tej presji czasowej są oni w stanie dalej rozgrywać mecz tak skutecznie, jak to robią w trakcie, jakby bez presji czasowej. Zobaczymy, jak z tym poradzi sobie Michał Kołek. Szuka podania, ale bliski saku teraz by zawodnicy zbyli. Bardzo ładnie tańczy Michał Kołek, ale jeszcze pole right naciska
cała defensywa Seahawks Gdynia naciskała na Mikołaja Kołka. Ten pomimo na początku wymienięcia dwóch defensorów zostaje w końcu powalony. Przerwa na żądanie. Seahawks, pierwsza przerwa w tej połowie. Słyszymy się po krótkiej przerwie, którą wzięli Seahawks Gdynia. Drużyna Gdyńskich Jastrzębi gra na Narodowym Stadionie Rugby dzięki uprzejmości prezydenta miasta Gdyni pana Wojciecha Szczurka oraz Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Sponsorem tytularnym drużyny Mistrza Polski Seahawks Gdynia jest miasto Gdynia. Wspierają nas także firmy Abacus, ATC Car, ACC Event, przedsiębiorstwo produkcyjne konsultingowe Adon, Burger Bola, PCT, Bałtycki Terminal Kontenerowy, Aeronas, EKP, Container Logistic Polska, Eagle Trans, Grupa Inwestycyjna Hans, GTS Logistics, IT Logistics, Lapis Logistics, Lokoni Intermodal, MSC Poland, Ostwest, Omega Pilsner International Transport Expedition Godarski & Godarski, Polarko, Primer Spedycja Międzynarodowa, Repcon Service, Sabino Drbenek Poland, TS Transfer, VGL Group, Unilogistics, Zarząd Morskiego Portu Gdynia. Za wsparcie wszystkim serdecznie dziękujemy. I wracamy po tej krótkiej przerwie na te ostatnie, już niespełna dwie minuty, jakie pozostały w drugiej kwarcie. Trzecia próba. 20 yardów do przejścia. Kołek. Podanie za wysoko do jednego z popierających. I oczywiście dobry nacisk tam jednego z obrońców z Seahawks Gdynia. To prowadzi do czwartej próby. Zobaczymy, na co zdecyduje się sztab trenerski Steelers. Czy będą próbowali zdobyć w czwartej próbie. Ale z tego co widzę, że Michał Kołek schodzi z boiska, także będą decydować się w czwartej próbie na odkopnięcie piłki. Że drużyna Steelers tym kopnięciem, kopem będą starali się oddalić piłkę jak najdalej od miejsca, w którym zaczynali. I teraz z piłką będzie powracał Peter Pleza. Lewą stroną bardzo ładnie Peter Pleza w środek. Zatrzymany po ładnym biegu powrotnym z piłką. Zatrzymywał go Mateusz Czernik. A teraz od pierwszej próby rozpocznie ofensywa. Seahawks Gdynia. Pierwsza próba, 10 yardów do przejścia. 1 minuta, 9 sekund. 1:09. I wchodzimy już w ostatnią fazę drugiej kwarty. Zobaczymy, czy w tym krótkim czasie uda się zdobyć jeszcze touchdown zawodnikom Seahawks. Wiemy, że jest to możliwe. Bardzo szybki atak prezentują zawodnicy Seahawks, a tymczasem Chrisem przy piłce. Podanie do Sebastiana Krzyżówka na prawą stronę. Jeszcze mamy tutaj flagę, czyżby pass interference? Niedozwolony kontakt przy podaniu, Steelers numer 31. 15 yardów kary z miejsca poprzedniego, pierwsza próba. Mateusz Czernik po tym zbytnim zatrzymywaniu Sebastiana Krzysztofka doprowadził do tego, że Seahawks otrzymują pierwszą próbę. Także już na 50 yardzie znajdują się Seahawks Gdynia. Lens Krisem przy piłce. Krótkie podanie środkiem do Aguna. Ten już rozpoczyna bieg. Gdy Agun ładnie przesuwa się w górę boiska. Na razie nikt nie jest w stanie zatrzymać. Krótka!
pracy doprowadziło do zdobycia punktów przez Seahawks. Kredyt uznania należy dać całej drużynie, która doprowadziła Ogunę do tego pola punktowego. Na początku to wszystko rozpoczął Les Krizen podaniem, a następnie blokujący każdy z zawodników, który blokował defensorów Steelers, a Tundeogun wykonał perfekcyjnie swoją robotę, czyli a to wywinął defensora, a to powalił go na ziemi w bieg pole punktowe. Także 47-21, Seahawks Gdynia na końcówkę drugiej kwarty. I Jakub Fabi w kopnięcie za jeden punkt zaliczony, także 48-21, Seahawks Gdynia. Jeszcze na boisku pojawią się formacje specjalne i jeszcze będą mieli okazję na zmianę wyniku. 52 sekundy, 52. Tak jest, 52 sekundy to względnie mało, ale też dużo czasu. Będą jeszcze mogli coś pokazać w drugiej kwarcie z Steelers. O ile pozwoli na to gdyńska defensywa. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy, jak to wszystko się potoczy na te ostatnie 52 sekundy. Maciej Siemaszko będzie wybijał piłkę. Zobaczymy, czy zdecyduje się na krótkie, czy długie wykopnięcie. Średnio na lewą stronę. Piłka złapana przez Steelers, od razu już próbuje powrotu. Jeden z zawodników zatrzymany przez Patryka Dampca. A z piłką wracał Mariusz Ostapowicz. Także Steelers rozpoczną swój rajd na końcówkę drugiej kwarty od... 45. Tak, mają 45 sekund do końca, od 45 yardu własnej połowy. Będą Seahawks próbować powrotu z piłką. Przepraszam, od 40 yardu własnej połowy. Michał Kołek już gotowy do odbioru piłki. Będzie akcja podaniowa, długo na prawą stronę Michał Kołek. I piłka złapana przez odbierającego Steelers. Zbigniew Schreiber złapał piłkę, ale podanie jest niezaliczone. Najwidoczniej nie łapiąc piłkę, nie znalazł się w polu Zbigniew Schreiber. Żeby zawodnik łapiący piłkę, żeby tutaj ta sytuacja była uznana na korzyść Steelers, zawodnik Steelers musiałby po złapaniu piłki jedną nogą znajdować się na boisku. Natomiast jeżeli jego druga noga stała na polu autowym, to podanie nie może być zaliczone. Taki też werdykt usłyszeliśmy od sędziów, także druga próba, 10 yardów do przejścia przez Steelers. Ostatnie sekundy drugiej kwarty. Michał Kołek, krótkie podanie. Znów miało być ono skierowane do Zbigniewa Schreibera, ale jednak zdecydowanie za wysoko. Wide receiver Steelers nie był w stanie złapać tego podania. 36 sekund do końca drugiej kwarty. Zobaczymy, na co zdecydują się w trzeciej próbie zawodnicy Steelers. Michał Kołek, oddanie piłki do zabiegającego. Ponad Starczewski jednak nie był w stanie. Zbyt daleko z tą piłką, został od razu zatrzymany przez defensywę. A to prowadzi nas do czwartej próby. I znów widzimy zmianę, widzimy rotację w składzie ofensywnym Steelers. Także
to sygnalizuje nam, że nie zdecydują się na próbę przejścia tych 10 jardów w czwartej próbie. Będą piłkę odkopywać. I mamy zakończenie drugiej kwarty.